Elżbieta, luteranka, Elżbieta Hesselblad, zmarła w 1957 roku, to pierwsza szwedzka święta od późnego średniowiecza. Elżbieta, luteranka, wyemigrowała do USA w 1888 roku. Zaczęła pracować od 5 rano do 8 wieczorem. Cierpiała na chorobę żołądka z krwawieniem wewnętrznym. Prowadziła samotne i smutne życie. Trafiła do szpitala. W szpitalu była źle traktowana. Czuła się zapomniana i w końcu zwróciła się do Boga. Jeśli sprawisz, że wyzdrowieję, poświęcę moje życie Twoim ubogim i nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek, kogo wyślesz do opieki nade mną, został tak pozostawiony. Elżbieta wyzdrowiała, nauczyła się być pielęgniarką i zaczęła uczęszczać do różnych kościołów, a nawet synagog w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania religijne. Większość katolików, których spotkała, była biednymi robotnikami. Jako pielęgniarka leczyła kiedyś dominikankę w klasztorze. Tam przeczytała o rzeczywistej obecności w Eucharystii. Została zatrudniona jako pielęgniarka przez zamożną katolicką rodzinę. Zaprzyjaźniła się z ich córkami i podróżowała z nimi po Europie. Widzieli procesję Bożego Ciała w Brukseli. Kiedy biskup zbliżył się do Elżbiety z monstrancją, jej serce, zawsze pełne bólu i walki, natychmiast napełniło się słodyczą. Łagodny głos, który zdawał się pochodzić zarówno ze zewnątrz, jak i z wnętrza jej serca, powiedział: jestem tym, którego szukasz. Upadła na kolana. Po powrocie do USA nie była jeszcze gotowa, by wstąpić do kościoła, ale modliła się: jeśli jest Twoją wolą, abym uczyniła ten krok i wstąpiła do kościoła katolickiego, proszę Cię, abyś dał mi tak silną wiarę, że choćby papież w Rzymie i wszyscy kapłani opuścili kościół, ja nadal będę trwać mocno. W święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1902 roku została warunkowo ochrzczona i stała się katoliczką. Modląc się, widziała wewnętrznie, jak wszystko w jej życiu zostało zmiecione przez silną rękę i pozostał tylko Bóg. Jej pragnieniem było wypełnianie Jego świętej woli za wszelką cenę. Wyruszyła do Europy, ale na statku jej wrzody żołądkowe ponownie się otworzyły i krwawiła przez 3 dni. Po 6 tygodniach rekonwalescencji w londyńskim szpitalu udała się do Rzymu. W kościele na Plaza Farnese, gdzie mieszkała szwedzka święta Brygida, zmarła w 1373 roku, a który należał wówczas do zakonnic karmelitanek, usłyszała wewnętrzny głos mówiący: tutaj chcę, abyś mi służyła. Elżbieta myślała, że to złudzenie, o kolejnych podróżach po Europie. Głos ponownie kazał jej wrócić do domu świętej Brygidy. Nie zmieniła jednak swoich pierwotnych planów i wróciła do USA, gdzie korespondowała z księżmi na temat swego powołania. Wciąż zmagała się z krwawieniami. Z pomocą brata udało się jej wrócić do Europy. Wspierał ją w jej słabości, a ona uczyła go katechizmu. Podczas pobytu w Rzymie brat został katolikiem. Elżbieta wstąpiła do karmelitanek u świętej Brygidy i pozostała tam jako zakonnica w słabym zdrowiu przez 5 lat, modląc się i poświęcając Szwecję i kraje nordyckie. Na mocy specjalnego indultu stała się karmelitanką, ale Brygidką, mieszkającą w klasztorze karmelitanek. W 1908 roku odwiedziła kilka istniejących klasztorów Brygidek w Europie i założyła nową gałąź Brygidek w Rzymie. Wspólnota została zatwierdzona w 1913 roku. 10 lat później sprowadziła swoją wspólnotę do Szwecji, gdzie katolickie klasztory były prawnie zakazane.